Kociogród. To właśnie tutaj, w Cieszynie, przy ulicy Frysztackiej, mieszkają koty. Mniejsze, większe, różnej maści. Tutaj żyją i jak widać nie narzekają, ale tak naprawdę marzą o domu i rodzinie. A każdy dzień otwarty to szansa, że skradną czyjeś serce i ktoś zdecyduje się na adopcję. W tym miejscu prowadzimy kociarnię dla naszych podopiecznych. Mamy w tej chwili pod opieką ponad 200 kotów i mniej więcej połowa z nich przebywa w tym miejscu. Koty, które są już gotowe do adopcji, ale też takie kociaki młodsze. Natomiast staramy się, żeby to były koty już po szczepieniach. Malutkie kocięta mamy w domach tymczasowych. Jest tych kociąt też bardzo dużo w tej chwili. Dlatego ogromna prośba, cały czas poszukujemy domów tymczasowych właśnie dla głównie młodych takich kociaków. Taki dom tymczasowy zapewnia właśnie bezpieczeństwo, ponieważ te koty nie mają jeszcze odporności i tutaj w takiej kociarni no, przybywać nie mogą. A czy jak ktoś przyjdzie i spodoba mu się kotek, to może go od razu zabrać, czy to jest cała procedura? Zapraszamy jak najbardziej, żeby obejrzeć nasze koty, natomiast obowiązuje taki proces adopcyjny, zaczyna się to od ankiety, a potem się umawiamy u Państwa na takie spotkanie, gdzie rozmawiamy o tym, jak ta adopcja będzie przebiegać i ostatnim etapem jest podpisanie umowy adopcyjnej, więc nie wychodzimy stąd od razu z kotem, ale jak najbardziej to jest bardzo dobry początek do takiego procesu. Żeby właśnie wybrać tego kociaka, ale też niekoniecznie, żeby po prostu tutaj być w tym miejscu. Dokładnie, przyjść, pogłaskać te kociaki, bo one bardzo na to czekają, pobawić się z nimi, zobaczyć w jakich warunkach tutaj sobie przebywają. One bardzo na to czekają. Kotami w Kociogrodzie zajmują się wolontariusze. Nie brakuje ich również podczas dni otwartych. Chętnie oprowadzają i opowiadają o mieszkających tutaj kociakach. No i co chłopaki, jesteście wolontariuszami tutaj? Tak. I co tu fajnego robicie jako wolontariusze? Możemy wychodzić na dwory i sprzątać, ale dłużej, wtedy jesteśmy dalej z kotami. Macie tutaj jakieś swoje ulubione kociaki? Tak, mamy. Wszystkie lubicie? Tak. Może zachęćcie właśnie, żeby adoptować kociaki? Tak, prosimy adoptować koty, żeby było ich mniej, żeby miały miejsce inne nowe koty. No właśnie, zgadzasz się? Tak. Potrzebujecie wolontariuszy? Jak najbardziej. Dyżury w kociarni odbywają się codziennie. Każdy z nas jest tu kilka razy w tygodniu. Czasami ta obecność nasza jest wymagana nawet dwa razy dziennie, ponieważ część kotów wymaga podania leków, więc cały czas poszukujemy wolontariuszy do opieki właśnie nad naszymi kotami w Kociogrodzie. Zapraszamy też dzieci z rodzicami właśnie, żeby przyszły, zobaczyły, nauczyły się opieki nad zwierzętami. Fundacja Cieszyński Zwierzogród zajmuje się nie tylko prowadzeniem Kociogrodu, ale również organizacją różnych akcji. Prowadzimy też zbiórki i w formie takiej internetowej. Mamy bazarek na Facebooku, na którym można wylicytować fanty dla naszych podopiecznych. Mamy też zbiórki w szkołach oraz w sklepach. W tej chwili mamy w Intermarsze wystawiony taki duży kosz, w którym można zostawić właśnie przedmioty dla naszych zwierzaków. Karmę, drapaki, jakieś zabawki. To wszystko można tam zostawić i to wszystko potem trafi do naszych podopiecznych. Czyli jeżeli ktoś chciałby pomóc też właśnie taką zbiórkę zorganizować, to zgłosić się do Was, rozumiem. Tak, zapraszamy, czy to będzie szkoła, czy przedszkole, czy jakiś dom kultury, wszystkie instytucje, które chciałyby z nami współpracować, zapraszamy. Zapraszamy wszystkich, aby obejrzeć kotki, zainteresować się, zobaczyć, co tu robimy. Może ktoś będzie miał ochotę do nas dołączyć i również pomagać. Te dni otwarte cały czas, nawet zimą? Cały czas, co dwa tygodnie w niedzielę. Przez cały rok będziemy, taka decyzja już została podjęta, że cały rok, nieważne czy będzie śnieg czy nie, bo można odwiedzać kotki na zewnątrz w wolierze, a tak samo w środku. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.